nie chcę, żeby ktoś miał później jakiś problem ze mną, że ktoś wygrał komputer, a nie ktoś inny. Dlatego nie chcę z tym mieć kłopotów. A, jeszcze tylko wam puszczę dźwięk. Więc jeszcze sekundka. Dobra, mamy nożówkę, także przenosimy się na serwer i zobaczymy, jak tę nożówkę tutaj pójdzie. Drużyna Distinct 5 w tym momencie po stronie CT. No i pierwsze kosy poszły 4-2. Oj, znowu kłopoty po stronie Homeless. Tej nożówki znów nie wygrają. A więc mamy zwycięstwo Distinct 5. Zaczną po stronie antyterrorystów, jak tutaj nam napisali. Ich mapa The Cobblestone. I rozpoczynamy drugą mapę tego pojedynku. Distinct 5 kontra Homeless. No i zobaczmy, jak to spotkanie nam się rozpocznie. Już jest live i popatrzmy, co Homeless przygotowało na mapę The Cobblestone. Czy faktycznie tutaj będą w stanie walczyć jak równy z równym z Distinct 5, która była ekipą lepszą na mapie The Overpass? Czy jednak znów będzie musiał uznać wyższość swoich rywali dzisiejszych? Szybko, pod długą już dwójka zawodników tutaj czekał. Painozor z Nade'em i już Nade zostanie rzucony. Tam obity pączek za 18 HP. Jest to zawsze jakaś zliczka na początek tego spotkania. Terroryści wciąż czekają pod bombsite'em BN, tylko na plecy Kowar. A tu tylko jeden zawodnik defensywnie Distinct 5 to Speed, który cały czas spokojnie czeka Joker na zeskoku razem z kolegą. Tylko patrzy, co się dzieje na zeskoku. Czeka z flashem w ręku, no i leci jakiś jeden smoke. Będzie wejście na bombsite B, wciąż Kowar czeka na skrót. Wychyla się już zespół terrorystów, porzuca, poleciał smoke, czy flash właściwie od zawodnika CT. Walczy cały czas Joker, broni tutaj tego zeskoku. Joker przed szansą, oj! Pomaga mu Ritz. Chociaż ten jest obijany, wraca Ritz, musiał przeładować sobie broń. Terroryści wrzucają bombę, już na bombsite A podchodzi teraz Kowar, widzi go już Speed na mierzu przeciwnika. Terroryści wciąż nie mogą się zdecydować, co zrobić, chyba chcą wejść pod bombsite B, tu jest na blisko Painozor, walka trwa. Tam trafiony Kowar przez przeciwników. Terroryści wciąż z bombą czekają, wracają na bombsite A teraz gracze CT, a tutaj niespodzianka, bo terroryści są przy bombsite B i tam będziemy mieli wejście. A więc dali się nabrać na tego fejka. Ciekawie to wyglądało, tymczasem Mono z jednym fragiem dokłada też jednego Painozor, ale bomba już pędzi na bombsite B, wiedzą o tym antyterroryści na pewno i muszą wracać, w takim razie muszą wracać, żeby odbić bombsite. Ustawiają się dobrze gracze terrorystów, narki na długiej, Fenon gdzieś za pomnikiem, wciąż czeka na rywali, bomba tyka, jeden defuse jest u Painozorda, on będzie musiał bronić bombę. Poleciał flash, ładnie zgrali to timingowo zawodnicy CT, Fenon przed szansą, oj teraz będzie miał kłopoty, jeden frag wpada, ale Ritz odpowiedź, na górze był narki, zobaczył go już Mono i będzie miał terapaty, nie ma defusa, musi po niego pójść. On gdzieś leży niedaleko, ale mało ma czasu, już Mono próbuje wejść po przeciwnika, jeszcze sprytnie chowa się narki, wciąż jeszcze trochę HP na koncie. No i w końcu narki dokończą runda, więc mamy znów wygraną pistoletówkę przez zespół Homeless. To już kolejna pistoletówka, którą oni wygrywają w tym starciu. Niesamowite, z jaką łatwością te pistoletówki wygrywają. A więc mamy 1-0 dla Homeless. No tyle samo, co w meczu Polska-Szkocja. No ale ten wynik na pewno zmieni się w ciągu najbliższych minuty 40 sekund. Myślę, że wynik Polski ze Szkocją a tak szybko się nie zmieni, jak wynik w tym meczu, który właśnie komentuję. No i zobaczmy, jak pójdzie ta pierwsza runda. Rzucone szybko Nade na zeskok. Tam jednak wycofał Darko, nie grał tak agresywnie i dostał tylko za 10, a mógł oberwać dużo, dużo mocniej. Przygotowani są do wejścia na bombsite B. Poleciały Nade na zeskok, tu obity Painozor. Wciąż Diglem czeka na rywali. No i zobaczymy, czy potrafi rozdać headshoty z tego pistoletu. Na plecach tylko czeka narki, Speed już skrócił. Jeszcze defensywnie narki, ale nie idzie dalej Speed, tylko sprawdził, zobaczy co się dzieje, no i wróci na bombset B. A ten już jest atakowany, jest tu Painozor, ale daje się zabić. Przewaga po stronie terrorystów, czeka na blisko Ritz, ale szybki strzał od Fenona i to już 5-3. Walczy Joker, ale chyba nic z tego nie będzie, Joker przed szansą, ale nie wykorzystuje jej. I tylko Speed przy życiu z samym pistoletem z CZ-ką 75 auto, którą będzie starał się chyba zachować na kolejną rundę, bo nic z tego raczej mu nie wyjdzie. Także dobre wejście na bombsite B drużyny Homeless. A już przecież było tak blisko, żeby ekipa Distinct 5 wygrała pistoletówkę. Przecież mieli przewagę, było 3-2, a jednak rundę przegrali. Speed jeszcze zdobyła fragę, na plecach już jest rywal, przeładowywał w złym momencie. Zawodnik CT to wykorzystuje. Szpara Fenon. Mamy 2-0 dla Homeless. Tak, wszystko się zgadza. 2-0. Już się bałem, że tam w Szkocji zaraz strzeli bramkę, ale nic z tego. Na szczęście 2-0 dla Homeless. W każdym razie tak, jest tutaj cały czas. No i zobaczmy, co teraz ekipa terrorystów wymyśli. Pod bombsite B szykuje się cała drużyna, tylko narki popatrzy plecy, więc znów podobny wariant. Pułapka z kolei zespołu CT na bombsite A. Ale chyba terroryści już błyskawicznie zaatakują bombsite kryty przez Mono i nie będzie kłopotów z wygraniem tej rundy. Już namierzył rywala Mono, jeszcze na zeskoku jednak był Fenon i kto jest frag dla niego?
To niesamowicie teraz wygląda, te animacje z tym Uzi, z takiej, jak trzymasz go w jednej ręce. Tak badasowo wygląda, że tak powiem, ta animacja. Kowar już ustawia się defensywnie, słyszy te przeciwnika, Penozor blisko niego, ale na spokojnie Kowar jeszcze walczy z nim. Joker, ale ładna kontrola Flonto Kowara z UMP45 i to już tylko dwóch zawodników przy życiu, to Speed i Ritz, który podniósł łakacza. Walczy teraz Speed z przeciwnikiem, jest tam Darko. Gdzie jeszcze próbował dać full auto, rzucony Nate pod pączka. Obyty pączek, Ritz znów próbuje wychylać, bo oczywiście wybuchnie. Ten wybuch chyba Ritzowi dużo nie zrobi, no i zginie Ritz, czy nie zginie? A więc jednak pączek opatrzył przeciwnika, zabierze mu akacza, pójdzie po niego szparafenon, nie. Nie zdąży go podnieść, a więc 3-0 do Homeless. No teraz antyterroryści na fullu, już kupione M4-ki. I zobaczymy faktycznie, jak grają na fullu. Terroryści na akaczach, trzech, to Narki Fenon i Darko Gaśnica, Kowar Wupa i Galil u pączka. Pieniędzy mają jeszcze sporo terroryści, czyżby szybki racz na bombset benie, tylko rzucony smoke przez pączka, czyli tam będzie chciał jakoś baitować przeciwników, a ci już podsadzenie na drzewko. Tutaj ustawiony jest mono. Spokojnie zespół CT w tym momencie na swoich pozycjach. Dwóch na bombsecie, a tutaj pułapka Speeda i Jokera. We dwóch pilnują środka. Odpuszczony Matrix, Reed z kolei pilnuje ze skoku. Na pierwszej mapie naprawdę zaliczył dobry występ. Dużo tych fragów wpadło na jego konto. Dobra forma tego zawodnika. Potem jeszcze jak Jokera i Mono, ta trójka. Tych fragów zdobywa najwięcej. Na razie Joker jeszcze bez żadnego trafienia, bez żadnego fraga. Zobaczcie. Lecą flasze i smoki na bombset B. Tutaj szybki nade od Mono, nieprzyjemny dla terrorystów. Zobaczmy, co zrobi Mono, wpuszcza zawodnika na bombsite, teraz Mono wychyla. Blisko niego był pączek, Mono jednak dwa fragi, błyskawicznie wycofał, żeby przeładować broń, ładnie zrobił to Mono. I teraz obiegnie bombsite, chowa się za smokiem, Darko blisko niego, Mono po raz kolejny w tej rundzie, Mono będzie czwarty, nie, zabrakło mu nieco szczęścia z tą kontrolą full auto, ale tylko dwóch zawodników przy życiu, jest Narki i Kowal, którzy już niewiele mogą szukać, chciał ładnie skanować Narki, ale nic z tego. Pejnozor dobra po głowie, no może coś jeszcze Narki wymyśli. 26 HP na koncie, Kowar patrzy plecy. Terroryści jednak wycofują, słyszą jednak wszystko antyterroryści, także Joker też wróci gdzieś na bombset, a prawdopodobnie. A terroryści obiegają aż do swojego respa, więc szykuje się zachowana broń. To jest 10 sekund, także nie mają żadnych szans zdążyć. Także muszą zachować sobie broń, to jest jasne. Także tak to dokładnie wygląda, kiedy Melbourne startuje. Właśnie dobre pytanie w sumie. Myślę, że jeszcze trochę czasu. A tutaj mamy 1 do 3, pierwsza runda dla Distinct 5. No i ciekawe, czy teraz uda się Distinct 5 zrobić taki mały comeback. Czy uda im się odpowiedzieć z tymi kilkoma rundami. Na full oczywiście terroryści zachowali sobie broń. No i jest już smoke na długiej, chociaż jest tam luka, którą może Kowar wykorzystać. Nie wiem, czy zdaje sobie sprawę z tego, że taka luka jest Painozor, być może nie i to może być dla niego bardzo niebezpieczne. Rzucony Nate na blisko, znowu pączek oberwał, podobnie jak chyba w pierwszej rundzie, kiedy taki granat rzucił Painozor i tam pączek miał 82 HP na koncie, teraz za 24, no za 22 ten Nate. Także jest jakaś mała przewaga, znów Narki pilnuje pleców, także szukuje się wjazd na bombset B. Wtedy dał przewagę Mono, zdobywając dwa fragi, rzucony jeszcze jeden granat przez zawodnika CT, ale tym razem dużo HP nie zabrał graczom i terrorystów, także wciąż jeszcze można powiedzieć równowaga w tej rundzie. Chociaż trzech szykuje się terroryści do wejścia. Painozor razem z Ritzem we dwóch piną ze skoku. Tu Painozor z flashem w ręku. Będzie go rzucał koledzy, nie znaczy na tym Ołotow. Czy grant zapalający. Jeszcze dorzucała flasha Ritz na długą, ale nie wychyla tam Mono, który ma tu jeszcze w swoich rękach Mołotowa, poleciał smoke. Wie o tym już Mono, rzucony Molotov, ale tam smoke zgasił ten ogień, więc musi Mono uważać, przychodzą terroryści za skrzynkę. Tyle rzucone, teraz się zatrzymali się na moment. Jeden frag jednak dla Fenona. Tu jeszcze czeka Ritz, trafia raz i będzie kolejny frag do niego. 73 na koncie. Darko ma duże tarapaty, wychyla się Ritz. No i trafia tego fraga, chociaż zginął w międzyczasie Mono. Pączek na blisko, widzi go Ritz po raz trzeci. Ritz w tej rundzie, ale bo ma plantowane, to jest 2 na 2. No i zobaczmy, czy uda się drużynie CT ten bombset odbić na długiej Kowar i wypatrzy rywala. Ostatni, żeby to Speed, 1 na 2. Próbuje się podkraść po bombset, Narki wszystko słyszy. Kowar kaweruje drzewko, wciąż Speed próbuje wychylić, no i ładnie sobie tutaj z rywalem poradził. Rzucony Mołotow na górę, ale ten Mołotow źle się odbija, źle wybucha. Pójdzie po przeciwnika z nożem, oj, nie ma tutaj już dużo czasu. Speed ma mało kul w magazynku i to wykorzysta Kowar. A więc mamy 4 do 1 dla Homeless. No teraz uciekają z tym wynikiem, świetna runda Kowara, dwa fragi. No i mamy 4 do 1.
A więc wciąż jeszcze pozostaje Homeless w grze. Mimo że przegrali swoją mapę do Overpass, to na mapie The Cobblestone idzie już mi tutaj znacznie, znacznie lepiej. Dobrze przygotowane taktyki. Dobre przygotowane wjazdy. No i przede wszystkim świetna gra w tych takich sytuacjach 1 na 1. To wszystko się przydaje. Tymczasem wejście na bombsite B, tu jest Painozor zauważony czy nie? To jest dobre pytanie. Mam ciekawą pozycję. Już wychyla się Painozor, ale nic nie wchodzi kompletnie w tej rundzie Painozordowi. Turyści już to wykorzystali. Wciąż na bombsite czai się Monole, pali się w tym ogniu. No i tylko trzech graczy przy życiu. To już jest Speed i Ritz. Tylko i wyłącznie. Speed wraca z bombsite'u, a on jest daleko od MBS-a. Oczywiście za moment zagrał na fullu, myślałem, te trolli się, chociaż Mono będzie miał 1400, będzie miał mało pieniędzy, będzie miał 3400 na koncie. To jest troszeczkę mało, żeby grać, no ale być może zaryzykują. Zobaczmy, jeszcze wychyla się Speed, zdobędzie fraga, zdobędzie być może broń. Próbuje walczyć. Jedna kula w magazynku musi przeładować, mocno będzie to terroryści, ale to jest szansa do Speeda. Zobaczmy jednak, nic z tego, Pączek wychylił. Pomógł koledze, 3 fragi dla Pączka i to jest 5-1 do Homeless. Antyterroryści jednak na fullu. 3300 ma Mono tylko i wyłącznie, także nawet dodałem mu troszeczkę do tych pieniędzy. Joker jeszcze bez żadnego fraga w tym spotkaniu na mapie The Cobblestone. Trzeba w końcu coś fragować, panie Joker, bo inaczej to ciężko będzie twojej ekipy wygrać to spotkanie na mapie The Cobblestone. Coraz lepiej gra Homeless, rozkręca się i być może jeszcze będą walczyć na trzeciej mapie, jeżeli tę mapę oczywiście uda im się wygrać. To przygotowany smoke przez Fenona, ciekawie rzucony smoke tutaj na drzewko i wychylają terroryści. Poleciały smoki, poleciały flesze. Wciąż czekał jednak Joker, no i to jest pierwszy frag dla niego. Między nogami się tak ustawił Joker. No i wciąż czeka na bombsite za WP-ą. Nie ma tu jednak kawałek, to może być dla niego problem. Zwane Mołotow, ale nie spalił się Joker. Ten smok, który był na bombsite, go troszeczkę ocalił. Wychyla się na długą, tam Joker nie celnie jednak w Narkiego. Pączek z pierwszym trafieniem, wychyla zza drzewka. Był Joker do pomocy, ale trafia Mono. Jeszcze Kowar w życiu, ale nic z tego, doskonale Joker, no i w końcu zaczął strzelać Joker i drużyna Distinct 5 od razu wygrała. Także mamy 5-2, terroryści jeszcze na fullu czy nie? Tak, zagrają na fullu, wystarczyło pieniędzy, chociaż Fenon ma tylko 1500, Narki 3000, ale pozostali sporo, sporo więcej. No i Pączek na pewno rzuci jakiś karabin swojemu koledze, podnosi go Fenon, tylko Narki zagra z pistoletem. On akurat tutaj nie miał już tyle pieniędzy, żeby grać na kaczu. Rzucę na jakiś Mołotow, no ciekawie, taktyczny Mołotow ewidentnie, Joker nie może przejść. Teraz zdziwiony, co tu się stało? A terroryści znów standardowo pod bombsite'em B, znów tutaj starał się atakować. A teraz w jedną, raz w drugą stronę. A tymczasem prawie Polska strzeliła gola, no było blisko. Poleciały znów smoki, tutaj na górze jest na drzewku Mono, ale ten najdę w tej rundzie zespołu CD takie 2 na 10 bym powiedział. Painozor oberwał ten najdę do 69 HP, także tu źle to wygląda dla zespołu antyterrorystów. Już obijany był Painozor, tym Mono nie wie teraz w co ma celować, ale i tak zdobył jednego fraga, to było dużo w takiej sytuacji. Teraz wszystko przed Jokerem, zobaczymy co zrobi Joker, trafia Kowara, ale tylko po nogach, czy gdzieś przez murek, no i Joker chyba musi zginąć, aj! Jeszcze wyciągnął szpę, chociaż Kowar szybko odpowiedź, no i Speed zostaje sam. Fenon w szoku. Speed już na plecach, Kowar wcelowany, tutaj leży jednak smoke, Speed coraz bliżej, no teraz pytanie kto kogo pierwszy zobaczy. Speed nie jest to ustawiony cover, ale Speed mam wrażenie, że zawsze wie, gdzie będzie przeciwnik. Próbuje skanować. Ktoś mu podpowiedział, ale chyba źle. Trzeba sobie chyba zupdate'ować wallhacka, bo niedobrze na mnie, że tutaj Speed. Nie, oczywiście sobie żartuję, no ale Speed już nie ma prawa tej rundy wygrać. Musi wycofać, żeby zachować sobie broń. Widzę, że gruby kałach w rękach Speeda. Ta naklejka grubego z ESL-1 w kolonii. A więc terroryści 6-2, chociaż Cobblestone jest raczej mapa terrorystów, tak bym stawiał. Także jeszcze nie wszystko stracone. Oczywiście runda eko po stronie CT. I to jest dla nich problem, że wygrywają jedną rundę, a później przegrywają kolejną i przez to muszą grać eko. Także dla nich to w tym momencie nie wygląda najlepiej. Też na pewno miało znaczenie to, że rzucili granaty. A na drzewku oczywiście Mono, który sfailował kompletnie tym nade'em, obił swojego kolegę za 31 HP, to już jest sporo. To już jest jeden cały strzał za kacza. Także być może nie zginąłby od przeciwnika, być może on zdobyłby fragę, być może on zdobyłby przewagę. A tymczasem trafia szpara, chociaż wejście mamy na bombsite, a tam jest sam Painozor, to oj, minął się z rywalami o krok. I zaraz się może mocno zdziwić, bo coraz bliżej niego jest Darko. Sprawdzi sobie środek Painozor, to ale mogą mu już wygrać Matrixy graczy terrorystów, no właśnie, ależ padł na ziemię.
Błyskawicznie Painozord. Jeszcze próbuje Speed, ależ pestka w głowę Speeda. Pięknie zrobił to Speed. Rozcelowany próbuje skanować, ale przebiegną terroryści na bombsite. Wychyli się na balkonie. Speed jeszcze będzie starał się pojedynkować z rywalami. Wyskoczy? Nie, nie wyskoczy, bo Narki trafia w głowę. A więc już jest 4-2. Także ta mapa, The Cobblestone, jednak dużo lepiej leży drużynie Homeless niż ekipie Distinct 5, jak się okazuje. To już jest 7 rund wygranych, bo tę rundę na pewno wygrają zawodnicy terrorystów. A graczy CT czeka jeszcze jedna runda Echo i to jest dla nich na pewno kłopot, bo uciekają z tym wynikiem terroryści. Uciekają z tym wynikiem wysoko już terroryści. Także to na pewno oni będą faworytem do zwycięstwa. Darko jeszcze zdobyła fraga, ucieka Moon, żeby zachować sobie tę broń, żeby zachować sobie tego Akacza. Ale nie będzie mu łatwo. Ustawiony na bombsite, terroryści chyba jednak wiedzą mniej więcej, gdzie jest ostatni gracz CT. Idzie po niego Fenon. Ale zwolnił tempo, już chyba nie wychyli, nie zobaczy rywala, więc mamy 7-2 dla Homeless. Runda jako po stronie CT, także to naprawdę jest nieprzyjemny wynik. I jak to dalej pójdzie, to zobaczymy trzecią mapę w tym pojedynku, czyli The Inferno, ile się nie mylę. Tak mi się wydaje, że to będzie trzecia mapa. A więc poczekajmy, co teraz zrobi Mono z tym Akaczem, bo on akurat ma broń. Pozostali oczywiście runda Echo. Terroryści na środku, bardzo agresywnie zajmują sobie Matrix przez Piorun. Speed na pewno wie, co się dzieje, daje info kolegom. Spalony kurczak, zrobiło się tutaj gorąco. I woła kolegów do pomocy od razu Speed, wraca do niego Mono, wraca także Joker. Więc są przygotowania do wejścia, skrót długi, Lica i Painozolda, więc wiedzą, że Bombsite będzie atakowany. Wciąż czekał na Fenona, ten zaraz się mocno zdziwi, ale jest na niego jeden frag, Lic wciąż czeka. Terroryści jednak gotowi do wejścia, no i będzie atak na Bombsite. A tutaj wszystko w rękach Mono. Coraz bliżej niego ekipa Homeless, wychyla się Mono, Poczek zauważony, dostaje dość mocno, ale zdążył szybko odpowiedzieć się ogniem i jest headshot dla niego. Speed z kolei próbuje zaatakować od pleców, sprytnie robi to Speed, być może tutaj uda mu się zaskoczyć. Wciąż na łoku, wciąż próbuje podejść. Niezauważony, no i teraz Speed przed szansą. Full control Speeda, no jest kolejny frag dla niego. Jeden frag dla Jokera i to jest 3-2, bomba została dopiero teraz podprowadzona pod bombsite. Dopiero teraz będzie oplantował Narki. To też okazja, widzi Joker głowę, chyba nie do końca. Trafia Kowar jednak, blisko niego jest już Joker, wychyla się Joker, trafia jednak Ritz i to jest 2-1. Narki zostaje sam na bombsite, ale tu Ritz popisuje się fantastycznym strzałem w głowę. I to już jest 3-7. Wygrana runda Echo dzięki plecom Speeda. Dwa fragi dla niego, dwa fragi Ritza również i AWP-a Jokera na pewno też się tutaj przyda. No i teraz terroryści, popatrzmy w pieniądze. 600, 6200. Będą grali na full, na pewno. Wystarczy pieniędzy, żeby zagrać, ale tu Homeless może mówić o sporym szczęściu, bo wystarczy, że przegrają dwie rundy z rzędu, tak jak teraz na przykład. Być może się uda ekipie Distinct 5 w końcu dwie rundy z rzędu wygrać. I to zmusiłoby przeciwników do grania rundy Echo. A to na pewno byłoby dla nich... To na pewno byłoby dla nich dużo, tym bardziej, że mogą jeszcze pierwszą połówkę wygrać. I ten wynik zrobić jeszcze pozytywny. Pewnie są podsadzone na podsadce. Tutaj będzie na blisko. Tego chyba się nie spodziewali terroryści. Nie zobaczymy. Fenon wciąż defensywnie. Wciąż czeka na przeciwnika. Painozord już dobrze ustawiony. Painozord miał szansę i wykorzystał ją idealnie, więc daje przewagę do swojej ekipy. No i pod długą Darko, ale dostaje flaszem i nie będzie wychylał. Ritz już na blisko. Tuż przy tym smoku musi jednak uważać na skany, bo to się może bardzo źle dla niego skończyć. Ritz jeszcze czeka. Terroryści próbują podejść długą. Ritz na spokojnie. Poleciał smoke, Kowar z jednym fragiem, Ritz wciąż czeka na długi, to może być jego runda, zobaczmy, Ritz przed szansą, już widzi przeciwnika, ale nic z tego, kompletnie nic nie siadło. No i teraz Paty będzie miał Painozord, próbuje zaatakować od pleców na szybko, Pączek już plantuje bombę, Painozord ależ sprytnie, dopiero teraz trafia go Narki, już w przebudce Mono, frag za frag, jednak no i tylko Speed przy życiu. 1-2, wychyla się ze skoku, widział go Kowar, zdąży strzelić, nie zdąży, widzi teraz Speed rywala. Chyba tam leżał smoke, którego nie było widać, słuchajcie, chyba się GoTV zbugowało, bo nie wierzę, żeby zawodnik takiej rangi nie był w stanie zdobyć takiego fraga, więc wydaje mi się, że w tym miejscu leżał smoke, tutaj. Dlatego jak wychylał się Speed, to nie zobaczył przeciwnika. No przecież to było absurdalne kompletnie, a więc mamy 8-3 dla Homeless. No i teraz na fullu zespół CT forsują grę, raczej Distinct 5, a więc AWP u Jokera, M4 Ulica, pozostali pistolety. No i pierwszy frag dla Jokera daje przewagę dla swojego zespołu, już nie chce wychylać się chyba tej Pączek.
na swojego przeciwnika. Speed chciał skrócić, no ale wie, że tam cały czas pilnuje jeden pleców jeden zawodników. Painozord z fragiem, tu już na długi Kowar, widzi go Painozord. Obity teraz Kowar, no i Painozord zdobędzie fraga, 5-2. Dołącza już do swojego kolegi Darko Gaśnica, Narki wychyla, ale nic z tego. No i Darko zostaje sam, wyskakuje w złym momencie, bo Ritz był tu ustawiony dobrze ze czwórką. No i podnoszą sobie broni graczy CT, ale wiemy na pewno, że zespół terrorystów wygra pierwszą połówkę co najmniej 8-7, a może i wyżej, może nawet 11-4, jeżeli wygrają 3 ostatnie rundy, chociaż teraz brakuje im pieniędzy i będą musieli grać rundę Weko. A więc w końcu szansa dla zespołu CT na wygranie dwóch rund z rzędu na tej drugiej mapie, bo przecież pierwszą mapę wygrali już 16-8 bodajże, czy do 9-8. Terroryści pod środkiem, tutaj sam Speed, chociaż nie, jest z nim razem Joker wcelowany w tą bramę, wychylony na walku zawodnik terrorystów, no ale taki strzał dla Jokera to jest czysta formalność. Wychyla się Kowar, tym razem Joker niecelnie, terroryści już pod Matrix, ktoś tego Matrixa pilnuje, tak, jest już tam specjalowany Speed, zobaczył rywala, mocno bija przeciwnika, ale to Joker, trochę po raz drugi. Już Darko przez Smoke'a próbuje wyskoczyć, widzi go Speed, ale coś to full auto Speeda. Niezbyt celne, Joker po raz trzeci, tylko Kowar przy życiu, zdobywa fraga, podnosi snajperkę, ale był tu blisko Ritz, który AWP podniesie. Speed jeszcze sobie zmieni broń na snajperkę, nie zdąży jednak, oj, zabawa z bronią, troszkę nieudana, bo stracili tę snajperkę zawodnicy CT, i teraz na pewno Joker głośno wyraża swoją opinię o tym, co zrobili właśnie zawodnicy Distinct 5, ale będzie AWP kupiona przez jednego z graczy, to chyba Ritz kupił snajperkę. No, ale oczywiście można było zachować sobie sporo pieniędzy w razie czego, no ale Speed już na środku. Drużyna terrorystów z szybkim wejściem na bombset B nam się chyba szykuje. A jednak zwolnili troszeczkę akcję, zatrzymali się, popilnują sobie pleców. Na razie jeszcze defensywnie, coraz bliżej jednak już jest ekipa Homeless, Joker na blisko tym razem. Dość agresywnie Joker wie, że jednak ma plecy patrzone przez Ritza i Painozorda, więc może tutaj grać tak agresywnie przy drzewku rzucone jednak smoke i nic nie będzie Joker tam widział. No, mono jednak chyba pierwszego fraga, szybki młotow, żeby nie zaskoczyli zbyt szybko terroryści. Dobrze ustawi się tutaj Joker, wykorzysta tutaj tego smoke'a, wyskakuje jednak pączek, ale mono był dobrze ustawiony i tylko narki przy życiu, a więc w tej rundzie chyba niewiele mogą zrobić zawodnicy Homeless bez strat zespół Distinct 5. 6-8 i ostatnia runda pierwszej połówki przed nami. Terroryści z rundą na full, już nie ma na co czekać, ale to jest tylko jeden kałach, cztery pistolety. Teki, Deagle, CZ-ka. No i zobaczmy na kolejną rundę. Terroryści na razie spokojnie pod bombsite'em B, narki pod długo już. Rzucony nade, chociaż zupełnie nie trafiony. Jakoś poruszył się w złym momencie. Jakoś dziwnie ogień wyglądał jeszcze. Czasami takie bugi silnika gry się zdarzają. Rzucony flash, Painozord jednak wciąż czeka na blisko. Pączek z kolei bardzo agresywny, rzucony smoke. Nie widział go chyba Painozord. Flash na długo próbuje wychylić się Painozord, ale tu jeszcze terroryści nie wbiegają. Próbują zaatakować zeskok, tutaj pali się Ritz, musi uciekać. 79 HP na koncie. Terroryści już przybiegli, no i tu Ritz może mieć tarapaty. Wychodzi na plecy jednak Ritz w dobrym momencie, ale Dark szybko się odwraca. No i tylko Speed na bombsite, a tu będzie miał tarapaty, rzucony mołotow, ale źle rzucony, źle się odbija. Może mieć kłopoty, 3-3, wychyla się już Kowar, oj, będzie miał Speed zaraz tarapaty, bo blisko niego jest już rywal. Od drewienka jest Kowar, chociaż niecelnie strzelał Kowar i to jest szansa dla Speeda, żeby się schować. Na plecy wchodzi Mono, tu jeszcze był na balkonie Gadarko, a więc mamy rundę na 7-8 dla Distinct 5, także zrobili taki mały comeback, bo jednak było 2-7, jeżeli się nie mylę, zobaczmy, tak, to było 2-7 nawet. No więc zrobili mały comeback zawodnicy Distinct 5 i dzięki temu będą walczyć o zwycięstwo na dwóch mapach w tym pojedynku. Best of 3 oczywiście. Trzecia mapa The Inferno. Przypominam, że Distinct 5 prowadzi 1-0 po zwycięstwie 16-7-8 na mapie The Overpass. Jakoś tak to wyglądało. Zobaczmy na tę pistoletówkę, czy znów Homeless pistoletówkę wygra, czy jednak w końcu ekipa Distinct 5 się bardziej postara.
Darko gaśnica na Matrixie będzie wychylał, blisko niego jest Ritz. No i zaraz się może zdziwić Darko, oj, będzie on tarapaty. Ritz, dwa pierwszego fraga. Daje przewagę i teraz będzie szybkie wejście na bombsetę, a wracają te terroryści, całą trójką właściwie. Tylko Kowar zostawiony na BS-ie. Ale terroryści jeszcze się zastanowili, zamyślili się i myślą, co tutaj zrobić, gdzie się ustawić. Agresywnie Pączek z Zetko, to może być dla niego dobra broń w tej rundzie. Pączek już obija rywala, nie, niezbyt mocno. Ale dobrze są ustawieni zawodnicy na bombsajcie, chociaż tu nic z tego nie wychodzi. Para Fenon jeszcze na balkoniku, wraca powoli Kowar, słyszę teraz na skoku Mono. Wie, że gdzieś się tutaj Mono czai, to będzie frag dla Kowara. Fejle się zderzają. Kowar był doskonałym przykładem tego, że fejle się zderzają. Myślę, że nie będę już o tym nic mówił. Myślę, że możemy to przemilczeć, zachować to dla siebie i wrócimy do meczu 8-8. A więc w końcu Distinct 5 wygrywa pistoletówkę. I teraz mają szansę oczywiście comeback zrobić w tym spotkaniu na mapie The Cobblestone. Właściwie już comeback zrobili, bo przecież mamy remis. No i antyterroryści z rondą Eko kupiono oczywiście Kevlary. No i zobaczmy, co tutaj wykominują antyterroryści. Na razie na środku pojedynek, ale wygrany przez Painozorda. Wchodzi na plecy na bombset B, walczy z Makiem. Tu wchodzi na plecy Pączkę, ten będzie zaraz zdziwiony dość mocno. Na reloadzie Pączek, Painozord z fragiem. Znów wraca Painozord, ależ biega po mapie. Jak natchniony, ale terroryści już użyli bombsite, tam będzie frag dla Ritza z kłopotami, ale jednak Mono wciąż pilnuje pleców koledze i teraz przed szansą Mono, ale to jest jeden na jednego, no proszę. Jakaż była walka, podniesie jeszcze catcha speed. Także tak naprawdę na styk wygrali tę rundę zawodnicy terrorystów, mimo że zajęli bombsite, to później jeszcze stracili dwóch zawodników. No i było tak naprawdę już ledwo. Antyterroryści jednak teraz muszą grać jako, tylko Darko kupuje sobie Zeusa, pozostali bez żadnych zakupów, no jeszcze P250 Narkiego. On miał najwięcej pieniędzy ze zespołu, więc mógł sobie na to pozwolić. No i zobaczmy, co zrobi Distinct 5 na tym fullu. Ritz tylko z Kałachem, bez żadnych zakupów innych, nie miał chyba na to pieniędzy. No i napierają Matrixem, chyba antyterroryści zdają sobie z tego sprawę, co się dzieje, wracają całą tej czwórku na bombset, a wychylają się już terroryści. Frag dla Painozorda, który sprawdza każdą miejscówkę. Znowu pędzi z tym Makiem 10. Kolejny frag dla niego, blisko w budce jest ustawiony zawodnik CT. Tutaj jest Darko gaśnica z Zeusem, ale Painozord cały czas rozpędza się. No i kolejny frag dla niego, Painozord idzie po Ace'a. Nie, nie będzie Ace'a, Pączek trafi idealnie. Jeszcze najdą Jokera, może być zabójczy dla Pączka, nie? Zdążył Pączek uczyć, a więc 4-2 od pleców. Już będzie wchodził Mono. Chyba zdaje sobie mniej więcej sprawę z tego, gdzie są antyterroryści. Darko wciąż niewzruszony czeka z tym Zeusem. Chce zabrać jakąś broń ekipie terrorystów. Wie, że ma tutaj kałachę, że na pewno taki kałach by się przydał. Na kolejną rundę Mono coraz bliżej. No i Mono będzie miał szansę i wykorzystał idealnie. Więc już tylko Darko przyjdzie z tym Zeusem. Cały czas czeka. Wciąż jeszcze spokojnie. W końcu jednak wyciąga USPK i będzie starał się zaatakować jednego z zawodników. Oj, teraz zauważył Speeda. No, ale nic z tego. Mamy 10-8. Tak, Distinct 5 wygrał pierwszą mapę. Ale to jest teraz 10-8. Właśnie Distinct 5 na fullu ekipa Homeless. Wcześniej rundę numer 4 wygrał zespół CT. No zobaczymy, jak będzie teraz. Mono widać, że się skrada na respie. Nie chciał, żeby nikt ktokolwiek go usłyszał może. Ale już ruszył. I szybkie zajęcie środka. Błyskawicznie rzucony flash, ale te granaty coś dzisiaj nie wpadają chyba tak, jak powinny. Tu Darko na drzewku, zauważył go teraz Painozord, musi uciekać Darko z tej podsadzki, bo było groźnie. A terroryści coraz bliżej wiedzą dokładnie, gdzie jest Darko. Rzucone jeszcze mołotowe, rzucone smog zostaje na bramie, będą atakować, także dobre, szybkie wejście na bombsite. A tutaj wracają antyterroryści. I teraz się Ritz, ale musi zginąć, Pączek doskonale. Painozord próbuje odpowiedzieć, wciąż na Matrixie czai się Darko i to będzie runda dla niego. Darko idealnie się tutaj przyczaił. Już tylko Joker przy życiu na drewienku, chyba nie zauważyli go jeszcze. I to będzie okazja dla Jokera, jeden ładny headshot, tu blisko jest Pączek, wychyla się powoli Joker, ale był Szpara do pomocy, Szpara Fenon. I to jest 10-9, a więc runda dla Homeless, a terroryści zagrają na fullu. Wystarczy pieniędzy, żeby grać Speed 6600, możemy kupić JWP dla Jokera, zaraz zobaczymy, nie, kupiony kałach. A więc grają na fullu terroryści, Ritz jednak tylko z tekiem, Joker pewnie podobnie tylko z pistoletem, nie, jednak jest karabin z kevlarem bez żadnych granatów i jeszcze karabinu Mono, ale mają problem z granatami. Jeżeli te rundy nie wygrają, to będzie eko, więc jest to okazja znów dla Homeless z kolei, żeby wrócić do tego meczu. 1-1. Gol do szatni, no niedobrze. Niedobrze. To ciekawy flash od Darko. Zatrzymania mamy terroryści, chociaż
Defensywnie tym razem nie zajmują agresywnie pozycji. Nie, bramka faktycznie ładna. Strzelam przez zawodnika Szkocji, no ale jeszcze wszystko do zrobienia, słuchajcie. To jest best of three, co tutaj gramy, tak jest. No i wciąż jeszcze czekają terroryści. Z wejścia na bombset B, ale są coraz bliżej. Bomba już tam się ustawia, chociaż na bombsetie będzie chyba jakiś fake od Speediego i Ritza. Ritz jeszcze ma jakieś dwa flesze, ale tutaj zdobywa fraga Painozord, który już wyskakuje na długi. Kowar jest tam obity, więc mogą być kłopoty po stojące T. No i znowu Painozord. Wszystko w rękach Pączka, ale Painozord jest coraz bliżej. Antyryści, no te pieniądze też dużo nie mają, chociaż zobaczmy, Pączek trafia, no ale fraga nie zdobywa, mono bity, ale jednak. Już terroryści wjeżdżają na bombsite, a na plecy, żeby zdobyć te fragi, żeby zabrać broń ze połowicy T. Narki pomaga koledze, tutaj cały czas Ritz pestkuje z tego teka, w końcu jednak to Speed zdobywa fraga. Już tylko Darko przy życiu za ciężarówką, 12 AP na koncie, wychyla się pod niego Speed, zaraz go zobaczy. Już wie dokładnie, gdzie jest rywal, daje info kolegom, no i Darko nie ma szans tutaj przeżyć, nie ma prawa przeżyć. No i Painozord po raz trzeci, hat-trick Painozorda, 11-9, no i antyterroryści muszą grać rundę Eko. Tych pieniędzy jest raczej za mało. Pączek 4300, 3800 ma Fenu, Narki 3,5, ale pozostali dużo mniej. No i właśnie, będzie runda Eko. Kupuje tylko pistolety Pączek dla swoich kolegów. Kupione P250, jakaś CZ-ka być może. A więc jest 11-9. No i antyterroryści mogą mieć naprawdę zaraz spore terapaty, bo uciekają z tym wynikiem zawodnicy Distinct 5. Już 4 rundy wygrane, Kowar podsadzony, widzi go mono, zobaczył rywala i jest frag przy tym skrócie. Na środku Joker, tu na blisko, bardzo blisko Narki. Zaraz jednak Joker to dobrze wymyśli. Przy tym smoke od przeciwnika, za sobie smoke'a, no i Joker jest fragiem, chociaż odpowiedź ze strony Pączka, ale terroryści już szykują się do wejścia na bombset B, który właściwie jest pusty, bo tutaj tylko Fenon i Pączek, którzy pilnują zaskoku, raczej nie mają szans obronić bombsite'u B, także bomba zaraz się podłoży i będzie prawdopodobnie runda dla zespołu terrorystów na 12-9. To już jest całkiem spora przewaga. Mono jeszcze chciał sprawdzić zaskok, ale nie chciał wychylać się dobrze, bo był tam Fenon dobrze na blisko ustawiony. No i właśnie, antyterroryści tylko podchodzą na plecy, żeby zdobyć jakąś broń. Darko podnosi akacza. Pączek wciąż dodatkowo jeszcze czeka przy bramie. Fenon z pistoletem, z P250 przy zeskoku. Ale ta gra drużynie Homeless po stronie tak na razie nie wychodzi specjalnie. To już jest piąta runda wygrana przez zespół terrorystów i jeszcze czeka. Fenon stracił broń Darko. No niestety, miał karabin, miał kałacha. A tu nic z tego nie wyszło. Jeszcze mono dołoży fraga. Chyba przeżyje nawet ten wybuch. Tak jest, oczywiście, że przeżyje. Tylko Pączek zachowuje sobie take header. Także mamy 12-9. Antyterroryści już na fullu. Kupione zostaną zaraz karabiny Darko, tylko 3400. Nie zobaczmy, czemu on nie zachował sobie tego akacza, skoro miał tak mało pieniędzy. Myślę, że sam się teraz zastanawia, dlaczego tak zrobił, no ale będzie grał z Famasem. Także kupione 3 M4, jeden Famas, jedna WP u Kowara. No on będzie miał bardzo ważną rolę do odegrania, bo tutaj Kowar ma 14 fragów, najwięcej zespołu razem z Pączkiem. Już jednak szybki flash od Painozorda. Oj, nieudany ten flash. Próbuje się wychylać. Kowar wcelowany jednak idealnie. Już jest frag. Próbował się wychylać Ritz, ale nic z tego. Gdyby flash wszedł, to może Kowar by fraga nie zdobył, ale nieudany flash Painozorda i niepotrzebnie wychylał, jak się okazuje, bo snajper wszystko widział. Był wcelowany idealnie. Próbuje wychylić. Tam zobaczył go Painozord. Trafia głowę nawet Painozord. Ritz tylko 9 HP, chociaż Pączek też oberwał. To 39. Terroryści we 4 na 5 oczywiście w tym momencie muszą walczyć. Flash od Ritza, ale tutaj nikt raczej tym flashem nie oberwał specjalnie. Kowar w budce za WP, wychyla powoli Ritz, 9 HP tylko na koncie. Wrzucony smoke przez zawodnika terrorystów, tam jest jednak luka, którą Kowar może wykorzystać. Coraz bliżej jest Joker ze snajperką, ale to będzie okazja dla Kowara. Trafi, nie trafił, Joker! Szybka odpowiedź. Pączek wciąż pod długą, teraz za moment będą na niego zaskakiwać, widział go już chyba mono. Joker jeszcze nie widzi przeciwnika, teraz wystaje mu lufa i Joker po raz kolejny, ależ ważna rola teraz Jokera. Dwa piekielnie ważne fragi otwierające drogę na bombsite B, teraz Ritz nie trafi. Jeszcze jednak jest Joker, Speed z kolei na bombsite, a wciąż czeka Narki. Bomba gdzieś wypadła i to jest kłopot. Speed coraz bliżej bombsite, ale tu musi zginąć, bo Narki dobrze celowana, a jednak Speed! 15 sekund do końca, jednak to jest bardzo mało czasu. Fenon chowa się w bramie, no i musi Speed zachować sobie broń. Nic z tego nie będzie, ale dwie bronie zabrane to jest zawsze, trzy nawet bronie zabrane to jest zawsze coś.
Także teraz Fenon zrobił robotę, trzy fragi w tym trudnym momencie. Ale też popełnili błąd terroryści, że wyrzucili bombę, nie podnieśli jej, bo gdyby pokazali bombę na bombsite, to na pewno Narki by wrócił. Na pewno cofnął, to by był łatwy frag dla Speediego, więc błąd po stronie terrorystów z tą jedną bombą, którą wyrzucili, którą niektóry nie podnieśli, nie pokazuje na bombsite B, bo gdyby ją pokazali, to jestem pewien, że zawodnik z bombsite'u A, to jest z tych armat, zlotowałby na bombsite B i to byłaby doskonała okazja dla Speediego, żeby zdobyć tego fraga. Także niepotrzebnie wrzucili bombę, niepotrzebnie tak się długo podkradali pod bombsite B, bo to wszystko skończyło się dla nich fatalnie trzema fragami Fenona, więc mamy 12-10. Terroryści jednak na fullu, antyterroryści również, oczywiście bez pieniędzy, więc zobaczymy, czy nam się będzie ten mecz toczył tak samo dokładnie jak na mecz w pierwszej połówce, kiedy CT drużyna zdobywała jedną rundę, później przegrywała dwie kolejne, bo tak to właśnie w tym momencie wygląda. Właściwie odbicie lustrzane praktycznie tego spotkania. Teraz czeka nas runda wygrana przez terrorystów i później jeszcze jedna, a później dopiero CT odpowie jedną rundą i znowu będzie powrót. Także tak to wyglądało w pierwszej połówce, ale zobaczmy co teraz. Terroryści jeszcze spokojnie, bez AWP, antyterroryści nie, jest AWP Kowara, także podnieśli ją po Jokerze zawodnicy CT. Powoli wychyla Joker, Kowar wciąż celowany, chociaż teraz zmienił troszeczkę pozycję. Kowar nie, wcelowany w środek. A teraz już przy zeskoku wyskakuje Ritz po smoku, to rzucony smok przez Pączka, widzi go Ritz, zdobędzie fraga czy nie? Pączek mocno bit, ale zdobędzie tego fraga jakimś cudem. Wychyla się Painozor, dalej nie sprawdził pozycji, ależ błąd Painozorda. Mimo że Pączek był tak mocno bity, wychyla się już Speedman, on się chyba chcieli posadzić z powrotem na górę. Taki mają plan. Ale nie wiem co tutaj dokładnie chcieli sobie zrobić zawodnicy terrorystów. Fenon wciąż na bombsite, ale tu trafia Joker, trafia Speed, no już mamy wyrównanie, Darko też daje się zabić, a więc wszystko diabli wzięły, chociaż jeszcze jest Kowar. Joker będzie plantował bomby, rzucone smoke, Nate za plecy, ale jednak nie za plecy, jednak centralnie na czoło Jokera, tylko 18 AP, bomba jednak zaplantowana. Joker zdobędzie fragę, tu Kowar celowany, ale Joker po raz trzeci, ależ robi robotę Joker, no on właściwie robi cały mecz, to jest zawodnik, który daje taką wartość drużynie, której nie daje żaden inny zawodnik, 18 fragów, niby tyle samo co Mono, niby jeden więcej tylko niż Ritz, ale to właśnie on zdobywa te kluczowe fragi, więc Joker naprawdę robi roboty, ta gra może jego się podobać absolutnie, 13-10, no i faktycznie sprawdza się nasze odbicie lustrzane. Teraz jeszcze jedna runda zespołu terrorystów się szykuje, bo antyterroryści są kompletnie spłukani, runda eko po ich stronie. Zobaczymy, bombsite bez zajęty przez piątkę zawodników CT, to może być dla nich niespodzianka, terroryści wyrzucili bombę przed środkiem, gdzieś przy łączniku. Wychyli się Ritz po flash od kolegi, sprawdzi sobie budkę, tam jest Pączek na drzewku, trzech zawodników, wychyla się Ritz, przycelował idealnie. Tam jeszcze jeden z graczy, co był Fenon, sprytna pułapka i Pączek w budce. Już wiedzą terroryści co się stało, już wiedzą, że bombset A jest odpuszczony, będą tam atakować. Szybko rzucony flash przez Jokera, atakuje cały czas Joker. Wychylał się już terroryści na bombsite A, tutaj wraca Fenon, wyskoczył już przy balkoniku, nie widział go chyba jeszcze Mono, teraz na pewno jednak dostrzegnie przeciwnika. No i to Mono właśnie zdobędzie fragę, przeskakuje Pączek przez tego Mołotowa, wstruje się w bombsite, tu Joker sprawdza, ale dostał ten full auto i jeszcze ciągnie Pączek, ale nie dociągnął tego full auto. Na plecy już idzie zawodnik CT i tu będzie ma tarapaty, zaraz Mono, mamy fraga i tylko Speed przy życiu. Pali się teraz Speed, wie gdzie jest rywal, no i na górze jest Pączek, który powoli wychyla, widzi go Speed, zdobędzie fraga, ale dobrze Darko gaśnica. W idealnym momencie wchodzi na plecy, to jest 11-13, jeszcze Homeless pozostaje w grze. Bomba zostanie rozbrojona mimo braku defuse'a, więc jednak runda jako wygrana. Było 3-3, dobrze atakowali bombsite, a zawodnicy CT zabrakło chyba troszeczkę info, bo że zabili jednego zawodnika na bombsite, to nie było prawa, żeby ktoś jeszcze był. Na pewno dostali info, że było tam jeszcze przecież dwóch zawodników na bombsite B na pewno. Na 17 terroryści grają fulla, chociaż nie każdy ma pieniądze, no taki pół eko. Jedni z karabinem to Ritz z Galilem, dwa teki z kawalerami, Speed i Joker tylko pytali się 50, ale zostawili sobie 0 na koncie praktycznie Ritz i Painozor, także dziwna decyzja ze strony terrorystów i są gotowi do wejścia na bombsite B. Tutaj AWP Kowara być może będzie pilnować tego przejścia, tak jest. Przy doniczce, chowa się za doniczką w tych liściach. No, widać, że już jesień, bo troszkę nam zbrązowiały te liście. No i to właśnie Kowar wyciąga pierwszego fraga. Terroryści na momencie wstrzymali, teraz czekają z tym wejściem. Painozord przygotowany z jakimś smokiem. To chyba na blisko, na drzewko będzie rzucał tego smoka. Na zesk, żeby wejść, żeby zaatakować Kowara. Poleciały smoki, tu jeszcze jakiś Mołotow.
No, chyba ten motor nie miał wlecieć tak, jak właśnie wleciał. Kowal na długi z AWP, ale od pleców idą antyterroryści. Oj, te smoki w ogóle nie wpadły do zespołu terrorystów. Chciał podnieść AWP Joker, rzuci sobie smoke i to AWP będzie mógł podnieść. Po prostu snajperko coś będzie w stanie zrobić, teraz skanowany przez rywali, no nie ma gdzie uciec. Zanek granat nieprzyjemnie się zrobiło, no i Pączek wykończył akcję. Chyba nawet nie sądził, że zabije dwóch zawodników, a tutaj jeden strzał wystarczył, chciał jeszcze pójść po snajperkę, ale bał się tego ognia. A więc 13-12 dla Instinct 5 i teraz runda jego po stronie terrorystów, a więc jeszcze Homeless ma szansę wrócić, jeszcze Homeless ma szansę to spotkanie wygrać. Tu Pączek 21 fragów. Kowar 18 w tym momencie, drugi w tabeli Kowar. Później Fenon, Darko 12-11 fragów Manarki, ale Darko wygrał bardzo ważnego klacza. Także dzięki temu mamy 3 do 2 właściwie, znaczy 13-12. Tak skracając te dziesiątki, Darko tym samym na środku próbuje zaatakować. Oj, tu będzie miał telepaty, frag dla Speeda, walczy na środku Kowar, jeden frag wpada na jego konto, 4-3. Wcelowanie jest już Joker, rzucony smoke pod bramę. Wychyli z niego Kowar już od pleców, od Matrixa Painozort i to jest kolejny frag dla zespołu terrorystów. Echo już jak najbardziej udane. Wracają terroryści na bombset B, czyżby tak to wygląda w tym momencie? To oczywiście kupili sobie Kevdary, jeszcze chcemy pójść po broń Painozort, tyle że tutaj ten karabin M4. Oj, to jednak był zły pomysł, jak się okazuje. Chociaż podniósł tę M4. Już wrócił na bombset B Pączek, defensywnie przy kamieniu. Terroryści będą podchodzić pod ten B. 50 sekund do końca na łoku, chcą wejść chyba właśnie tam. Myśli teraz Szpara Fenon, czy wrócić do kolegi, czy nie. I chyba tak właśnie zdecydował zrobić. Terroryści coraz bliżej. Jeszcze Fenon na spokojnie, popatrzy plecy. Ale spodziewał się wjazdu właśnie na bombset B. Painozort patrzy każde miejscówko, na akurat małem czwórkę. Pączek wciąż za kamieniem, tu Mono jednak wychyla w dobrym momencie. Wychyla się już Fenon ze szpary z bramy, no i zobaczmy. Fenon na bombsajcie, pociągnął flaut, ale Painozort, ta jednak tę czwórkę się przydała, bo zdobywa z niej headshota. Tylko Narki przy życiu 1-3, ależ będzie mu ciężko, więc ta runda eko jak najbardziej udana. Ale terroryści mają bardzo mało pieniędzy i pozostaje Narkiemu tylko i wyłącznie zachować broń, także przegrywają tę rundę zawodnicy Homeless, to już jest pewne. Ależ to była niesamowita runda. Takie małe szczegóły decydowały o tym, że to właśnie terroryści zdobywali fragi, że to właśnie terroryści wygrywają tę rundę. Jeszcze zauważony Narki na plecach był Joker, no i nie da uciec już Narkiemu. Niepotrzebnie chyba tak daleko chciał uciec Narki. Mógł się zatrzymać w Matrixie i po prostu poczekać. Ale jeszcze dał się wyciągnąć, no i przez to antyterroryści są spłukani. Tych pieniędzy jest bardzo, bardzo mało. Jest jednak AWP u Kowara, wystarczyło pieniędzy na to. Jestem czwórka u Darko, jest Famas u Fenona i Narkiego, bez żadnych granatów. Co prawda jest jeszcze Narki z defuse'em, no i Pączek, tylko TZ-ka. Joker już na środku, sprawdzę sobie Matrixa, czy ktoś nie skraca. Antyterroryści defensywnie jednak na obu bombsite'ach. A więc wciąż jeszcze spokojnie czeka Darko, Pączek. Ze skoku, wciąż jeszcze defensywnie, spokojnie czeka. Wrzucony flash na bombset B. Defensywnie terroryści próbują zajmować sobie środek. Minuta 5 do końca, to jeszcze jest spora czasu. Antyterroryści wiedzą, jak ta runda jest ważna. Wychyla się teraz Ritz. Zobaczy teraz Darko. Będzie frag za frag? Nie, nie będzie. Zdążył Darko uciec. Także w takich trudnych rundach właśnie szykują taką pułapkę zawodnicy CT. W dobrych momentach szykują takie pułapki. Bo takie fragi w tych kluczowych rundach są najważniejsze. I Darko dał przewagę. Nie spanikował, wytrzymał do samego końca, później błyskawicznie uciekł, nie strzał się dalej. A gdyby został tam na tej pozycji, myślę, że zginąłby. Spokojnie, bo już tam był zawodnik, który jest przygotowany, tymczasem szykują się ze smokami. Ostatnio te smoki zupełnie nie weszły. Była tam gigantyczna luka. Zobaczymy, czy teraz się to uda. Poleciał ten smoke, ależ łuk. Ale tutaj na blisko był Pączek, frag dla niego. Kowal za kolumną, frag dla Jokera, jest już speed celowany, Joker próbuje wychylać. Ucieka Kowal bardzo mądrze, chowa się za smokiem. Więc te smoki nie do końca udane przez zespół terrorystów rzucane, bo była tam gigantyczna luka między drzewkiem. A tym przejściem Joker wciąż ze snajperką próbuje walczyć na bombsecie, Kowar wychyla na blisko, Kowar trafia raz, no i Speed zostaje sam, ale tu bez żadnych szans już. Mimo że fraga zdobył, ale to jest runda zespołu CT, 14-13, terroryści jednak będą grali na fullu, myślę, bo pieniędzy sporo ma Joker, podobnie Painozort i Mono, a więc będą grali na fullu. Ale to jest 13-14. Jeszcze Homeless pozostaje w grze. Jeszcze Homeless walczy o zwycięstwo na Cobblestone'ie i walczy o zwycięstwo w tym meczu. Tym bardziej, że na trzeciej mapie grać potrafią. The Inferno to też jest ich mocna mapa, więc jest na wszystko szansa. Kowar z AWP-u.
Pozostali z czwórkami, bo ten terrorystów znów jedna snajperka u Jokera, pozostali Akacze. Więc tak to wygląda. I zobaczmy, jak im ta runda wyjdzie. Na razie Barlo spokojnie pod Matrix starał się podejść. Na Matrixie Narki razem z Darkiem. Darko Gaśnica. Ależ spokojnie terroryści wiedzą, jak ważna jest ta runda, bo jeżeli tę rundę przegrają, będą musieli grać eko. Czy właściwie grać na resztkach, na tekach. To Speed zajmuje sobie teren, rzucony flash na blisko, sprawdzi sobie teren. Coraz bliżej. Ale terroryści już wiedzą i cofają na bombsite. A, i są przygotowani, to jest dobrą pułapką, trzech zawodników na BS-ie. Najblisko już pączek, żeby w razie czego szybko cofnąć. Także postawili wszystko na jedną kartę. Zawodnicy obu drużyn. Zawodnicy cofnęli na bombset, a zawodnicy oczywiście homeless. A drużyna terrorystów podchodzi coraz bliżej. Jest już tutaj Painozor. Zobaczył Darko na plecach. I tu jeszcze jest Narki. Widział go Painozor, ale zdążył się schować. Ucieka defensywnie Narki pod drewienko. Wraca do niego Kowar. No i teraz ciekawe, co terroryści wykombinują. 40 sekund do końca. Kowar już na daszku. Pilnuje środka ze snajperką. Tu cały czas Narki jeszcze przy drewienku. Poleciał smoke. Kolejny dorzucony. No i zobaczmy, jak to zrobią terroryści. Liczył na Jokera, wychyla się Painozor, tego pierwszy Narki, nie zdobędzie frag, ale jest Kowar. Ależ ważną rundę ma Kowar, po raz kolejny Kowar, dwa fragi wpadły, tu jeszcze jest Joker, tym razem jednak Joker wygra pojedynek. I trzech na dwóch, 20 sekund do końca. Wraca Fenon, wyskakuje przez Smoke, to zobaczył jednak Mono i Ritz, też dokłada fraga. To Joker trafił po raz trzeci w tej rundzie chyba, a więc mamy znów rundę dla Distinct 5. No i antyterroryści na resztkach będą musieli grać w tej być może ostatniej rundzie. Dwa match pointy dla Distinct 5, ależ Joker zrobił robotę, chociaż Kowar walczył. No tutaj naprawdę snajperzy są kluczowymi postaciami w tym meczu. Kowal 24 fragi, 22 Joker. Niesamowite, że taką ważną rolę odgrywają snajperzy tych obu drużyn. I Kowal, i Joker zaliczyli świetny występ w całym spotkaniu moim zdaniem. Chociaż Joker jest takim minimalnym plusikiem chyba, bo to jednak jego ekipa prowadzi 1-0 w mapach i teraz 15-13. Ritz wychyli po flashu od kolegi, prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. Jeszcze na blisko wcelowany, czeka aż ten flash zostanie rzucony. Poleciał flash, wychyla się Ritz. Doskonale to sprawdzili na blisko Darko. Ale Ritz teraz ciągnie po tego fraga. Ritz po raz kolejny. I tylko trzech zawodników przeciw, to jest Fenon, Pączek i Kowar. No i zobaczmy, czy to się uda. Czy jeszcze mają jakieś szanse, wychyla przez Smoka Pączek. Ależ sprytnie, bardzo ryzykownie. Ale jednocześnie udanie. No i dwóch na trzech walczy Fenon i Kowar. Jeszcze próbują, chociaż bomba już wraca na bombset B. To jest doskonała decyzja. Tam już nikogo nie ma. A więc spokojnie się to powinno udać zająć. Wraca także Painozor, żeby nie zginąć. Mono dokłada fraga. No i chyba już wszystko ustawione. Już wszystko ustalone, pisze Pączek GG. Walczy jeszcze Kowar, ale tu wiadomo, bez żadnych szans. Mono wyczyścił. No i tak się spotkanie kończy, 16-13, Joker, moim zdaniem MVP tego meczu. Najwięcej fragów było na pierwszej mapie na Overpassie, jeżeli dobrze pamiętam, teraz też pierwszy w tabeli, 23 fragi Jokera, to zrobiło robotę. Joker, MVP tego meczu, naprawdę świetne spotkanie, brawo też za walkę dla ekipy Homeless na mapie The Cobblestone. Szkoda, na pewno szkoda, że nie udało im się doprowadzić do dogrywki na trzeciej mapie, no ale cóż, drużyna Distinct 5 była po prostu lepsza, taka prawda. I tak się to spotkanie kończy. Ja sobie jeszcze zrobię chwilę przerwy na reklamy i zaraz